Sinus kąta ostrego alfa jest równy 3 czwarte. My musimy obliczyć, ile jest równy kosinus alfa. Żeby to zrobić, to narysujemy sobie trójkąt prostokątny i w tym trójkącie prostokątnym zaznaczymy kąt ostry alfa. Tutaj będzie kąt prosty. No i ponieważ wiemy, że sinus kąta ostrego alfa jest równy 3 czwarte, to możemy podpisać boki w tym trójkącie prostokątnym. Sinus alfa to jest stosunek boku naprzeciwko kąta ostrego do przeciwprostokątnej, czyli tutaj możemy podpisać, że ten bok może mieć długość 3, a wówczas przeciwprostokątna będzie miała długość 4, no i wówczas sinus alfa w tym trójkącie prostokątnym będzie równy 3 czwarte. Żeby obliczyć, ile jest równy kosinus alfa, to będziemy musieli obliczyć tą drugą przyprostokątną, oznaczmy ją sobie literką x, ponieważ kosinus kąta alfa to jest stosunek przyprostokątnej przy takim kącie do przeciwprostokątnej. Zatem stwierdzenia Pitagorasa, obliczmy teraz, ile jest równy x, suma kwadratów przyprostokątnych, czyli x kwadrat plus 3 kwadrat równa się przeciwprostokątna podniesiona do kwadratu, czyli 4 kwadrat, zatem x kwadrat plus 9 równa się 16, czyli x kwadrat równa się 16 minus 9, czyli 7, czyli x równa się pierwiastek z 7. Zatem kosinus alfa równa się stosunek boku przy kącie alfa, czyli x, czyli pierwiastek z 7, do przeciwprostokątnej, czyli do E4. Tyle jest równy kosinus alfa, no i to jest poprawna odpowiedź do tego zadania, zatem zaznaczamy podpunkt B.